Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Trzy sposoby na jesteśmy w samochodzie nie bez powodu, bo dzisiaj odcinek jak oszczędnie i ekonomicznie jeździć samochodem osobowym. Zapraszam. Po pierwsze, pamiętajcie, trzeba zminimalizować wagę samochodu. W zależności od tego, ile samochód waży, można zyskać naprawdę do kilkunastu procent mniejsze zużycie paliwa, więc wyrzućcie z bagażnika wszystkie rzeczy, no, których po prostu nie potrzebuje, czyli jakieś śmieci przewożycie, nie wiem, stare buty, no cokolwiek, bo ludzie różne rzeczy przewożą w bagażniku, czy też nawet z przodu, z tyłu gdzieś na siedzeniach. W każdym razie, jeśli nie macie niczego, a nadal wasze zużycie jest wysokie, a chcecie takimi profilaktycznymi środkami to zużycie zmniejszyć, to możecie zrezygnować z koła zapasowego. Koło zapasowe w zależności od samochodu waży od 10 do 20 kg. Można z niego zrezygnować na rzecz tańszego znacznie, na przykład naprawczego zestawu do koła, tudzież po prostu pompki, bo nawet nowoczesne przebite opony, jeśli się trochę podpompuje, wystarczą, żeby pojechać te parę czy paręnaście kilometrów do najbliższego wulkanizatora. Także pamiętajcie, obniżenie wagi to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Na zużycie paliwa bardzo mocno wpływają także kształty naszego samochodu. Czyli jeśli chcecie obniżyć zużycie paliwa, musicie zrezygnować z wszelkiego rodzaju montowań na dachu, wszelkiego rodzaju bagażników, jakichś uchwytów na rowery i innych elementów, spoilerów, które w pewien sposób zmieniają opułowy kształt. To jest Audi A3. Tutaj kształty są dosyć opułowe, ja nie mam nic zamontowane. Właściwie są tylko uchwyty na kamerę, które takie małe elementy oczywiście nie powodują zużycia większego paliwa. Po prostu chodzi o jakieś większe elementy, które nie są potrzebne, nawet chociażby antena na CB radio wysoka, masywna, również może wpływać na większe zużycie paliwa. Co ważne, od razu po odpaleniu silnika nie czekajmy na jego rozgrzanie. Jeśli chcemy stać, to nie odpalajmy silnika, po prostu od razu odjeżdżamy i nie musimy grzać tego silnika, bo temperatura najlepiej się podczas jazdy dostosowuje i do optymalnej wartości. Kolejna sprawa to wrzucamy od razu dwójkę. Nie czekamy. Jeśli samochód już się zaczyna toczyć, na jedynce najwięcej auto zużywa paliwa. Wrzucamy dwójkę i kolejny bieg trójka, żeby za długo tych pierwszych dwóch biegów nie trzymać, bo na nich samochód zawsze najwięcej paliwa zużywa. Istotna jest także dynamika jazdy, a dokładniej dynamika zmieniania przełożeń. Oprócz tego, że musimy pamiętać, żeby jak najszybciej zmienić jedynkę na dwójkę, to trzeba pamiętać, że istota ekonomicznej jazdy polega, żeby jechać na jak najwyższym biegu, na jak najniższych obrotach. Wtedy generalnie mamy jak najniższe spalanie. To też musimy jak najszybciej wejść na najwyższy bieg. Staramy się to robić na niskich obrotach, czyli między 1000 a 2000, około 1500 jest to taka optymalna wartość. Istotne jest także hamowanie silnikiem. Nie bójcie się zredukować biegu, nie naciskając pedału hamulca, kiedy auto wchodzi na wyższe obroty. Ze spokojem sobie wyhamujcie, jeśli jest czerwone światło, nie spieszcie się, nawet jeśli za wami kierowca się spieszy. Jeśli wam wjedzie w tyłek, to będzie jego wina. No i pod koniec po prostu już jak widać, że silnik już chce, jest blisko jakby zgaśnięcia, to wtedy można już spokojnie zrzucić na luz. W każdym razie, jeśli będziemy podjeżdżać do skrzyżowania, do świateł na luzie, wtedy silnik będzie zużywał paliwo, a jeśli zredukujemy bieg, nie będziemy mieli ani nogi na sprzęgle, ani hamulcu, wtedy dopływ paliwa się zamknie w zupełności i samochód będzie zero paliwa zużywał. Podczas postoju nie stójcie z zapalonym silnikiem na światłach, zgaście silnik. To jest mit, że przy odpalaniu silnika zużywa się więcej paliwa niż podczas postoju. Zgaście silnik i spokojnie stójcie sobie ze zgaszonym silnikiem. Nie martwcie się go odpalić, kiedy zapali się zielone światło i ruszyć. Jeśli oczywiście macie sprawny samochód i nie wyskoczy wam żadna usterka w tym momencie, zajmie wam to naprawdę sekundę, a będziecie zużywać na pewno mniej paliwa, jeśli będziecie zgaszać silnik na światłach, stojąc na skrzyżowaniu czy na przejeździe kolejowym. Unikajcie gwałtownej jazdy. Jeżeli chodzi zarówno o naciskanie pedału gazu, ruszanie spod świateł, ale także dojeżdżanie do świateł. Starajcie się przewidywać sytuację na drodze. No i na przykład jeśli widzicie czerwone, to nie przyspieszajcie do świateł po to, żeby gwałtownie hamować. Starajcie się delikatnie jeździć tym samochodem, bo to wpłynie pozytywnie na zużycie paliwa, czyli na jego zmniejszenie. Więc przewidujcie, nie róbcie gwałtownych ruchów, bądźcie po prostu mądrymi kierowcami, a wtedy na pewno będziecie w stanie uzyskać niskie spalanie.
To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że porady, które Wam przekazałem, przydadzą się Wam. I cóż, pozostawiajcie opinie w komentarzach oraz palec w górę, jeśli Wam się filmik będzie podobał. Zostawiajcie kolejne pomysły na kolejne odcinki serii 3 sposoby na. No i cóż, zapraszam Was jeszcze do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wejścia na forum technologiczne, naszą stronę główną, inne testy i recenzje oraz inne filmy, również mojego autorstwa na portalu wideotesty.pl. Żegnam się z Wami i do usłyszenia kolejnym razem. Na razie!